Cześć, siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks i tak może na sam początek troszkę przeproszę za taką przerwę, która się zawitała na moim kanale. No nie jest to pierwsze i ostatnie, to trzeba przyznać zresztą, ale czasami po prostu nie mam siły się przymusać, żeby coś po prostu nagrać, więc to musicie mniej więcej też zrozumieć. No i też tak jak wcześniej wspominałem, egzaminy pozaliczałem, także to mnie strasznie cieszy. Zaraz ogólnie przejdę do tej bitewki, tylko chciałem się mniej więcej pochwalić, że pierwszy semestr mam za sobą, także szykuję się następny. I... no i zobaczymy jak to będzie. Ogólnie zapowiada się kiepsko, jeśli chodzi o plan. Bo jednak on jest beznadziejnie ułożony. I chodzi mi przede wszystkim o okienka, które tam występują. W sensie 4 godziny przerwy, które mi w zasadzie nic nie dają, bo ani sobie z tego nie skorzystam, ani nie wrócę do domu, bo szkoda mi tracić kolejne 3 godziny na dojazd. No ale mniejsza o to. W każdym razie, no to był, mi się wydaje, główny powód tej przerwy. Bo zaliczyłem tą matematykę, w sumie tylko to mi zostało. Przyuczyłem się w końcu do tego. No i zobaczymy jak to dalej się potoczy. Ogólnie dochodzą mi ciekawe przedmioty w przyszłym semestrze. Mniej więcej tam podstawy automatyki, czy też elektrotechniki, także jestem mniej więcej pozytywnie nastawiony. No ale tak jak mówię, najgorsze te godziny będą. No i dobra, wrócę sobie mniej więcej do bitwy. Bitewka Centurionem AX w Plutonie z Kacprem, który od niedawna występuje u nas w klanie. I dosyć często z nim gram. No i cóż można więcej powiedzieć. Ja się ogólnie cieszyłem od samego początku, bo arety nie było, więc to już jest udana opcja. No i tak nawiązując do tego, co się dzieje, to nie wiem, czy ten Leopard chciał zrobić. W ogóle szczela? To oddycho. Chyba kolejne warzywo. No i w każdym razie, no to była taka mniej więcej bitewka chyba jakaś, no taka luźna, to nie było jakieś specjalne nastawianie się po to. Nawet mi się nie wydaje, że to była misja pod tego FVO-4202, którego zresztą też wam zaprezentuję, tylko czekam na tego buffa mniej więcej, bo do tej pory jest troszkę średniawy. Widziałem te notki mniej więcej, że już dostał tego buffa, ale nie jestem pewien, czy to już aktualnie zostało wprowadzone, jako w sensie dane serwera, czy można, bo nie można tego dostrzec, tych zmian w takim osobistym kliencie. No ale dobra, zmiany będą oczywiście na plus, jak to zazwyczaj buff wychodzi. Tylko szkoda, że będzie tam jeszcze ta sama mobilność, VMAX 35 do przodu, to jednak mało jak na meda. No ale dobra. Ogólnie lubię tego Centuriona X, tylko on ma straszny mankament. Tą celność to zazwyczaj ma na papierze. I lubi sobie walnąć. Czasami mi się wydaje, że niektóre nawet te ruskie medy szczelają lepiej, no ale wiadomo, ruskie to ruskie, nie ma co dyskutować. Ogólnie jest to Zatoka Rybacka mapa, którą mniej więcej lubi, oczywiście jak nie ma artylerii. Dlatego dosyć tak pewnie tutaj rozgrywam. Bicie na miasto jest, także nie ma problemu. No i już aktualnie nawet 3500 damage'a. Ogólnie starałem się zrobić trzecią odznakę na tym, ale tak właśnie do góry i na dół, do góry i na dół. I zawsze tak jest, jak mniej więcej próbuję zrobić jakąś odznakę, to jest po prostu góra-dół, bo albo się przegrywa 15 do 2, albo są inne jakieś mankamenty, które spowodują, że bitwa się po prostu nie uda i ten procent maleje. Udało się tę setkę wydobyć, ona totalnie mnie zignorowała, ale też tam miała przed sobą no, trzech przeciwników, jakby to kalkulować. Ogólnie dla mnie bitwa się układa ciekawie, jest 6, czy niby nic się nie wydaje, że będzie jakieś większe zagrożenie. W sensie, że możliwość porażki. Czołg ogólnie spoko, tak jak mówiłem, no przeładowanie ma super, ja tutaj akurat jeszcze kawę woziłem, już teraz zrezygnowałem z niej, na większości czołgów sobie odpuściłem. Daję to tylko na takich pewniakach, które się bardzo rzadko palą, bo ostatnio mnie to zaczęło irytować i w sumie 20 tysięcy w plecy za każdą bitwę. A non stop praktycznie mi brakuje tych pieniędzy na jakieś odkupienie, czy też kupienie nowych czołgów. Więc to też się tak nakłada wszystko. Tylko w tym czołgu najgorszy jest przede wszystkim jest ten Amorak.
co bitwę, co chwilę gdzieś tam pada, czasami nawet 2 razy w bitwie, także ten jeden zestaw po prostu może się nie sprawdzać czasami, no ale wiadomo, nie można wiele wyczarować. Nawet nie wiem, czy mam zrobione bezpieczne magazynowanie, wydaje mi się, że chyba nie. No ale tak czy siak pada on za często i to trzeba przyznać. O, ten ktoś na robocie. Ogólnie to będzie taka akcja, że mógłbym mieć dużo HP, mógłbym nastukać, bo to mogłaby być nawet bitwa, żebym miał tutaj 10k damage'a. Zabrzmiało to troszkę jak spoiler, no ale niestety muszę to przyznać już już teraz. Z tego względu, że przez moje błędy dorobiłem się Amoraka w tym momencie. Przede wszystkim dlatego, że wjechałem tutaj na środek i zignorowałem w zasadzie wszystko, co mnie otaczało. I mógłby być to wynik o wiele lepszy, zresztą o tym się przekonacie w trakcie bitwy. No niestety, no. Czasami się walnie taką gafę wielką, jak to się mówi. Która jest w stanie dużo przekreślić. Zwłaszcza, że ten. Ogólnie irytuje mnie coś takiego, że. Na przykład wożę, mam ten cały czas naprawczy, na przykład. Nawet jak coś tam padnie, ale nieistotnego, to nie naprawię. Ale jak już naprawię, to zaraz po tym zestawie jednak trafia się na przykład w pierwszym strzale Amorak. To mnie najbardziej irytuje, zwłaszcza jak mam duży zestaw naprawczy. Bo na przykład zużyję na coś i później pierwszy strzał i nagle. O, Amorak! No dostałem 3 strzały wcześniej, nic się nie stało, nagle teraz Amorak. No i tak samo. Tutaj chyba to wyjdzie. Już przede wszystkim tego Batchata już widzicie, no mógłbym. Ha. Teraz mógłbym go w zasadzie kończyć. T5-5. A, obdawało. Boże. Blablabla. No i tam w tego CDCK też bym mógł wysnajpić o wiele więcej, no ale niestety, no mówię, ten Amorek po prostu przekreślił takie większe, no, snajpy. Zwłaszcza, że tutaj też pokusiłem się o strzał na ślepo. A za chwilę czołg był podświetlony od nowa. To było raczej oczywiste, że ten strzał nie wejdzie. Aha, setka go wysnajpiła. Myślałem, że oho. No i widzicie, to mogły być już 2 strzały w zasadzie weszły. Dodatkowe 2 strzały. Szedłem mu wieża, odsunęła, także stremków go wyjebało. No i tu ogólnie opcja. Śmieszny ding gdzieś tam wszedł. Ale takie dingi zdarzają się mnie. Ogólnie w sumie tak z dużym nastawieniem podchodzę do tej wersji 9.14, która ma niby wejść niedaleko. Niedaleko. Niedawno. Znaczy no niedawno. No w najbliższym czasie ma wyjść bodajże 8 marca. Bo te dźwięki w zasadzie tak poprawią jakość ten rozgrywki. Uprzyjemni to troszkę, bo dźwięki są naprawdę fajnie przemyślane i myślę, że nie ma do czego się przyczepić w głównej mierze. Niektórzy są oczywiście fanatycy tych starych dźwięków. Ja osobiście na przykład często sobie implementowałem moda Gnome Fathers Gunsounds. Były to spoko dźwięki, ale tam strasznie chyba wpływały na wydajność po prostu. I czasami bami przez to często wyrzucało WOTA, crashowało go. O, i tak samo do podkreślenia. Tu może na autoaimie to też tak kiepsko to wyszło, ale w każdym bądź razie Centurion AX jako med nie słynie z bioda i to trzeba przyznać, że niestety te strzały po prostu czasami się nie opłaca. No już lepiej sobie odpuścić, bo wiem, że ten pocisk po prostu nie pofrunie tam, gdzie powinien. No, każdy med mniej więcej 10. tier sobie jakoś trafia w ten środek, ale tutaj niestety te strzały po prostu nie wchodzą. Co jest troszkę, no, nieprzyjemne, bo raczej do meda się czasami trzeba nastawić, że on musi w ruchu trafiać. Zwłaszcza przy objeżdżaniu czy coś, nawet z tych dalszych dystansów, no ale w każdym razie to powinno mniej więcej wchodzić. Tutaj niestety odbywa się albo to rzadko, albo w ogóle. Po co ja tu w ogóle tyle golda, ale. Nie wiem, czy już nie połowy nie wyrzuciłem. Tak samo często się dowiaduję ostatnio, że po prostu jestem hakerem, cheaty mam. Musicie stwierdzić na podstawie tego filmu. Ja mam osobiście pełno modów, ja usuwam i je wrzucam od nowa.
Codziennie praktycznie na randomie trafi się chociaż jedna osoba, która napisze mi, że po prostu jestem cheaterem i tak dalej. I lubię po prostu jeszcze podpuszczać ich jeszcze bardziej, czekając na to, czego się mogę dowiedzieć jeszcze, czego ja nie wiem. To jest chyba podróbka Odium, bo tam jest 0 zamiast O. No, to jest podróbka. Stefan Cox, podróbka. Ale weszło w tytuszek. No i tutaj tak samo, no to możecie zobaczyć, żeby dodatkowo doszło powiedzmy 3, 4, 5 czołów. Jeszcze bym na przykład tego typa 6-1 trafił, no to można liczyć prawie 9 tysięcy. Ja bym jeszcze coś tam pokombinował, to na pewno i więcej. Tutaj na Golda się przerzuciłem, żeby tego toretka przebić. Ładuję długo i chciałem jeszcze jakoś pociągnąć ten wynik, także... Ta się odpalił snajper. No i mimo to hit też nie wszedł, także... No chyba tam jakoś w jarzmo weszło. A to po bokach trzeba strzelać albo w ten... No i wyparował. Pum, mój. What? No i no, to jest to, o czym mówiłem. Ten strzał niby powinien teoretycznie wejść, bo tutaj jest celność 0,32 na pofrunęło nie wiadomo gdzie. Albo gdzieś tam w budynek strzeliło. Oj, to nie to. No i tak by się to ułożyło na tym całe, na całym tle drużyny i tak dalej. Ja ogólnie zawsze filtruję to na podstawie expa, nie jest on rewelacyjny. W sumie jest stosunkowo niski, nie wiem czemu, tylko niby 2000 wysnajpiłem. W sensie z tych większych dystansów, a tak to mniej więcej to były te bliskie strzały. No ale cóż, wyszło tak, 7400 damage, co zresztą mogliście zobaczyć w trakcie bitwy, byłam ten licznik. Nie było tam jakichś chyba strzałów na ślepo, żeby to mogło się doliczyć. 2 kile, no i 1018 expa, zasadniczo mało. I tutaj siódemka, która zrobiła 1200 i 2600 po spocie, ma więcej expa niż ja. No ale taki jest przelicznik. Czasami właśnie wychodzi tak, że niby się robi M-kę z niczego, a przy dobrych wynikach nie ma tej M-ki, przykładowo. Ogólnie bitewka 15 minut. Co starting time 0,03. Nieważne. No troszkę sobie pojeździłem, bo tam było i na środku, i gdzieś tam kółeczko takie zrobiło. Po spocie dużo nie ma, bo 650, także też się nie ma czym szczycić. No i dwa strzały zablokowane. No i to mniej więcej to wygląda tak. M-ki, tak jak mówię, no w sumie przytoczyłem przykład o tych M-kach, a tutaj M-ki też nie ma. Więc no, troszkę się przejechałem. Wszczeliłem się temat praktycznie nieświadomie. No i duży kaliber wyszedł, wsparcie. Ostatnio coś było praktycznie o tym wsparciu, że można było gdzieś się tam zgłosić. Warchat u nich sporo nastukał. No, ten Leoś to ja nie wiem, co on chciał zrobić. Może na obiad się spieszył albo coś. No i to by było na tyle, mi się wydaje. No tak jak mówiłem, no już będę mniej więcej wracał do siebie. Tak samo to, że ostatnio nie miałem tam ochoty, powiedzmy, nagrać tego. Nie będę tutaj się oszukiwał. Miałem możliwość, ale w sumie tego nie nagrywałem. Też troszkę pobalowałem oczywiście po tym, żeby wykorzystać te wolne. Bo mi się tydzień trafił po tych egzaminach i tak dalej. Tydzień wolnego. No i też chciałem opić. Opić, jakby to jeszcze powiedzieć. No wybawić się. Z tego względu, że zaliczone wszystko i można dalej kontynuować naukę, a nie na przykład zaczynać wszystko od nowa. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do następnego. Trzymajcie się.